Siemaneczko czogiści i czogistki, ja jestem Multi i dziś zobaczymy, jak mocna jest nowa włoska dziesiątka, czyli Minotauro na serwerze europejskim. Oprócz tego, że zagramy tym pojazdem, mam dla was także kilka ciekawych newsów, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi. I moi drodzy, o co chodzi? Więc po pierwsze, od 5 września do 5 października będziemy mieli wierzchołek drzewa na polskiego Lewandowskiego i do tego francuskiego magazynka Amixa 1305. I jeśli dobrze kombinujecie, to oczywiście to będzie idealnie łączyło się z tym, że te pojazdy będą w nowej przepustce bitewnej, także naprawdę to będzie bardzo dobry czas na granie tymi pojazdami, kupienie tych pojazdów, odkupienie jeśli sprzedaliście. Na pewno polecam po prostu udać się w te dwie linie, bo są po prostu dobre, są fajne, przyjemne i pasujące do WOTA w dzisiejszych czasach. Oprócz tego druga fajna informacja jest taka, że moi drodzy, będziemy mieli od 16 września do 26 września pewne wydarzenie. Nie wiemy jakie, ale ma być wyjątkowe, mają być fajne nagrody i przypuszczam, że skoro to jest 10 dni, to może mowa jest o jakimś maratonie na 8 tier premium, bo jak doskonale wiecie, od dawna nie było już żadnego maratonu i miło byłoby zobaczyć jakiś po prostu w końcu w naszej grze, więc mam nadzieję, że chodzi o maraton. Nie wiadomo oczywiście, na jaki pojazd miałby być, to wszystko jest totalną zagadką, ale po prostu mówię wam już teraz, że szykuje się właśnie coś, co trwać ma 10 dni, a tyle trwają, mówię, maratony. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, związana z newsami, to moi drodzy fakt, że będzie powrót trybu z Waffentragerem. Wiem o tym, że wielu z was na pewno już grało w tym trybie, ale no, tryb ma powrócić pewnie w jakiejś odświeżonej formie 23 września, więc no już całkiem niedługo. No i co? Ja na pewno czekam, aczkolwiek no mam dużą nadzieję, że będzie on się dużo różnił od tego ostatniego, bo po prostu chodzi o to, żeby było troszeczkę inaczej, żeby było ciekawiej. Jeśli to będzie dokładnie to samo, no to tryb może być już nie tak fajny. Oczywiście sam wolałbym, żeby Waffentrager pojawił się w randomach, niżeli ma być w jakimś tam trybie, prawda? No bo wiadomo, w randomach bym nim grał chętniej. No ale mimo wszystko ja się cieszę. I co? Podjeżdżamy powoli na górkę. Daleko już nie jest. Bardzo ważne jest to, żeby oni wyjechali. Niech oni się odsłaniają, pokazują swoje dolne płyty, bo na razie to nasi tak patrzę, że tak średnio się ustawiają. Ja tutaj ładuję pociski goldowe zdecydowanie, bo mam same twarde czołgi przed sobą i na nie penetracji im po prostu zabraknie. No, come on. Sami widzicie, co tutaj spotkałem. Krana, Conquerora, no nie jest lekko. I Babok co prawda nie poczęstował, ale ja się tym nie przejmuję, bo mimo, że do mnie strzelił, to oczywiście teraz mam chwilę spokoju przynajmniej. Z prawej strony się dzieje bardzo dużo. Ja teraz troszeczkę bardziej bym właśnie się skupił na tej prawej stronie. Szarfutur tutaj coś kombinuje, coś kmini, chce podjechać chyba. Dobra. Oj, Mordko, no co ty? Kurna, uciekamy? Ja pierniczy, my chcemy uciekać stąd? O Boże, nie, no jeszcze ten mnie tutaj trzyma, kurka wodna, i dostanę magazynek w dupala. W tym tempie. Ale lipa, ja myślałem, że będziemy tutaj walczyć, a się okazuje, że nasi chcą uciekać. No nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było realne, aby teraz stąd wycofać się. Tu jest za dużo czołgów, ja się obracam. Nie będę uciekał, bo mówię, wydaje mi się, że zginę uciekając. Wolę grać na wieżyczkę. Panowie, panowie, no co wy? Gdzie uciekać w takim momencie? Już za późno na uciekanie jest. Trzeba było uciekać wcześniej, kurde. W ogóle trzeba było tu nie jechać, jak mieliście uciekać, kurde. Na uciekanie im się wzięło. Mamy chiński czołg ciężki. On tutaj, no, dużo życia straci moim zdaniem. Mam taką przynajmniej nadzieję, że nasi mi tutaj pomogą z nim, bo pocisków mi nie wystarczy, aby go zdjąć. Potrzebuję dwa strzały, panowie. Dwa strzały. Ale dobre, nie byle jakie. Come on. Panowie. No, coś, doczekam się czy nie? Jeszcze E75 jedzie, kurna. Ale on jedzie bardziej z prawej. Weźmie mnie w ogień krzyżowy z drugiej strony, co nie? Muszę się ruszać, aby nie trafił mnie w dolną płytę. Dobra, udało się opanować ten atak. Odeprzeć ten natarcie. Arta mnie częstuje pociskami, ale mamy na szczęście apteczkę, więc tragedii nie ma. E75 wyjechało. Mamy go bokiem chyba. Weszło pięknie, jest na strzał. Nie mogę na niego jednak wyjechać, bo Kran do mnie mierzy i Conqueror. Ale wydaje mi się, że on już tutaj nie będzie fisiował, bo poniósł naprawdę ciężkie straty. Więc wydaje mi się, że jego gra będzie wyglądała już troszeczkę inaczej. To STB1 może mieć mnie, kurde, bokiem teraz z drugiej strony, no.
cały czas nie wygląda to dobrze. No najlepiej no byłoby zaatakować Hira, no ale nie da się zaatakować Hira. No nie zaatakuje kurka górki, no nie mam jak, no. Choćbym bardzo chciał, jest to niemożliwe w tym momencie. Mówię, tutaj jest tyle kierunków, z których mogą do mnie strzelać wrogowie, że to jest szok. STB. Szarwutur od frontu. Dostał. O, ale spłynął, pięknie tutaj. Nasi go wykończyli. E75 spena wam nie powierzy. O, CS63 jeszcze, dobra. E75 dostał już taki wpiernik, że naprawdę powinien odpuścić. Martwię się tylko tym kranem. CS-a na razie nie pokaram. Tutaj oczywiście Arta do mnie strzela regularnie, ale nasze też pracuje. Mamy 2000 po asyście. Streetswagen. O Boże, to ogłuszenie. Gdyby nie to ogłuszenie, to może by te strzały wchodziły, co nie? A tak, mogą być lekkie kalafiorki niestety. Widzicie mój celownik zresztą. Nie jest zbyt korzystny. Dobra, garnek. Weszło! Nice! Że ja tym trafiam w garnek, to jestem w szoku, wam powiem. Nie liczyłbym na to przed bitwą. Arta znowu. Ta Menda, no wykosi mnie stąd, no na pewno. Na 100%. Kwestia sekund, ale na pewno mnie zabije tą Artą. To już. I z lewej strony Conqueror. No i już nie mogłem nic zrobić. Byłem w takim krosie, z tylu stron, że szok. Najgorsze w tej bitwie było to, że nasi chcieli uciec z tej górki, a tam mi się wydaje, żebym poradził sobie, gdybyśmy tam utrzymali tą górkę. Walczyłem dzielnie, ale no w tych warunkach za dużo nie zrobiliśmy. Pytanie jest, czy weszło na ślepo w te 9-5. Jeśli tak, to przekroczyliśmy 4000 uszkodzeń. O kurde, tego się nie spodziewałem. Zadaliśmy ponad 5000 uszkodzeń, dlatego że weszły nam aż 2 strzały na ślepo w T95 i one zrobiły 1500 damage'a, czyli jego trafiłem w zbiorniki z podpałą na ślepo. Na ślepo w zbiorniki, to jest chore. No naprawdę, miałem giga fuksa. Na ślepo z podpałą. 5159 uszkodzeń, 2000 po asyście, 1700 odbitych. No słuchajcie, no to nie była zła bitwa na pewno, ale da się zagrać tym pojazdem lepszą, dlatego wchodzimy do kolejnej. Jak na razie gra nas nie oszczędza, znów dychy, ale to jest fajne. Rzuciło nas na mapę Lakeville, a ona uległa zmianie i teraz troszeczkę inaczej będzie walczyło się w kanionie, teraz będziemy mieli możliwość oddawania lepszych strzałów właśnie z tej strony, bo ona była dotychczas poszkodowana. Tylko jest ten problem, jak tu jadę. Tutaj nie wiem, czy mi wystarczy penetracji. Jak spotkam taką esetę, no to teraz po zmianach tej penetracji może brakować. Tak samo może być z drugim Minotaurem, jak tutaj przyjedzie. Zobaczymy, kto w ogóle tutaj będzie się wybierał. Na razie wygląda na to, że sporo czołgów pojechało na drugą stronę. Okej, czyli gracze jednak olewają kanion. To jest szokujące, bo zwykle w kanionie, jak tak patrzę, no to są najzacieklejsze walki, a tutaj jest dość spokojnie. Pojawia się Super Conqueror. Jego fajnie byłoby strzelić, ale o, kurde babok! Daj mi spokój, chłopie! Ledwo dojechałem na pozycję i już mnie kurde katujesz. Bartoszek Pierdzioszek. Jaki w ogóle nick ma gościu? Ale spenetrował mnie, dlatego że on widzi moją dolną płytę i to jest taki kłopot. Dobra, daliśmy pechę PISA 7. I mamy kolejny pocisk. Bartoszek strzelił. Dobra, Bartoszek strzelił, trzeba to wykorzystać. Bartoszek, nie strzelaj we mnie, w kogoś innego strzelę. Kogoś innego, proszę tam wybierz sobie jakiegoś. O, strzelił znowu, dobra. I znowu możemy mu dać strzał. O, dostał. I znowu strzel w kogoś innego, proszę. I damy ci ostatnią moją pechę. Odbił się, dobra. I teraz ja już się nie mogę pomylić. Weszło. Daliśmy, słuchajcie, pełny magazynek. Kurna, pogięło was? Czy was pogięło? Pytam się. Raz, dwa, trzy. Kurna, te gównomioty obsrane. No człowieku, no jak ja mam grać? 3 strzały udarte dostałem. Ledwo ruszyłem się. 3 strzały, no chłopie, no. Ja rozumiem raz. Rozumiem, jakby to było raz, co nie? No ale kurna, szanujmy się, są pewne granice. O, ja go wykryłem w ogóle. No to jestem zdziwiony. Niech kurde jadą sobie strzelać w inne artylerii, ale nie we mnie, no. I to jeszcze za 500 mi walnął. Wiecie, za 300 to jeszcze tam pół biedy, można jakoś to wybaczyć, patrzysz kurna. No dobra, trudno, ale 500 kurde GW
Nie, to te 92, no, ta 92 groźniejsza arta, no nic. Mam nadzieję, że ją zabiją tam zaraz i już skończy klikanie na jakiś czas, odpuści. Skończy się dzień dziecka, kurde, i klikanko. Mamy tutaj kilka celów ważnych, na przykład leoparda. Poczęstowałem go tak naprawdę sympatycznie, tylko że oni tam mają tak gęste krzaki, że trzeba tam kogoś wysłać z misją ich podświetlania, proszę państwa, bo inaczej będzie bieda. Świeci się grill, a to w ogóle jest na środku, ty zobacz babok na środku. Co to jest w ogóle? Kto by się spodziewał, że tam będzie babok? Na pewno nie ja, proszę państwa. Jeszcze STB. No, szukam przestrzału, nic na razie nie widzę, mam ten jeden pocisk. W każdej chwili czołgi się mogą pokazać, bo nasi jadą, dobra, ja też jadę. Trzymam ten pocisk, trochę głupio mogłem przodować, wiem o tym. Ale wiecie jak to mówią, mądry po fakcie. Tyle osób w niego strzeliło, że go unieruchomili aż. Ale spokojnie, weszła nam pecha, leopard, snajpi. No, S100 się boi, kurde, dużo się, przepraszam. Ale jeszcze choroba mnie troszeczkę męczy. Tego STBK mógłbym trafić nawet i dwukrotnie, gdybym, wiecie, pomyślał i przeładował wtedy, jak był na to czas najlepszy, no nic. O kurka wodna! Weszło w kołowca, pięknie. Tylko nie strzelaj do mnie, ty do mnie nie strzelaj, ziomuś, ty tutaj do mnie proszę nie strzelać. Dobra, Minotauro dostał. Koniec, koniec, kołowiec. Skapują to, ta skapowali to, ale lipa, kurka, jeszcze można było zrobić damage. Ale nasi woleli powiedzieć: nie, no tutaj wiesz, musimy kapować bazę, kurde, punkty epickości nabijamy. No szkoda, bo jeszcze mi się wydaje, że mogłem dobić do 7000, gdyby gra dała czas. No co, na blisko, no to jest fajnie, tak? No to już ten problem z cennością nie istnieje, zaczyna się trafianie. Nawet tak kilka strzał w tej bitwie było takich, że nie sądziłem, że wejdą, a weszły. Jaka była skuteczność? 12 strzałów, 12 przebić. No to naprawdę, dobra, ale też waliłem na goldzie, no ale no kurka, no. Nie do mnie pretensje, full dychy znowu. Co można powiedzieć, proszę państwa, o Minotauro? No można powiedzieć jedno. No jeśli spotyka ten pojazd normalne pojazdy, które nie są Minotaurem, no to naprawdę gra się wybitnie, wybornie. Najgorzej jest, kiedy mówię, spotyka się drugiego Minotaura, wtedy to jest bez sensu. Nie można się przebić z tą penetracją i z tym pancerzem. Więc napiszcie proszę, co wy sądzicie o tych newsach, czy będzie maraton, czy nie będzie, czy chcecie powrotu trybu z Offentragerem, czy raczej macie go gdzieś już, bo już był tyle razy. No i co, ja wam życzę miłego dnia, do zobaczenia, piąteczka, cześć!